Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj Was zapraszam na holum peksowy z super pięknymi rzeczami, z jedwabiami, z rzeczami markowymi i tak dalej, rzeczami nowymi, z metkami. Ale też zapraszam Was na krótki vlogmas i pokażę Wam update, czyli takie nowe vlog z dekoracjami, które dołożyłam do domu, jakieś DIY, ale to będą tylko takie krótkie przebitki. Pokażę Wam też, co tutaj robię jeszcze za przygotowania do świąt. Także zapraszam serdecznie na ciąg dalszy, jeśli Was taka tematyka interesuje. No i oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i do polubienia filmiku, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Przechodzimy dalej. No i moi drodzy, moja noga jest cały czas w trakcie leczenia, jakaś niestety rehabilitacja jest konieczna, jeszcze będę miała rezonans, także jeszcze do końca nie wiadomo tam na 100% co się dzieje. Na razie daję radę, oszczędzam, robię sobie jakieś nacierania i tak dalej, masaże, więc mam nadzieję, że będzie się to stopniowo poprawiało. Na razie jestem na zwolnieniu, no i już drugi tydzień niestety nie mogę pracować w teatrze, co jest bardzo przykre, no ale no niestety, tak czasem bywa, kochani. Nie narzekam, bo w tym czasie mogę przynajmniej zrobić sobie coś w domu na tyle, na ile jestem w stanie. Nie mogę kucać, więc mogę robić tylko rzeczy, które wymagają, przy których nie ma wymagania, żebym coś właśnie ruchowego w dół, w górę robiła. Ale pokażę Wam, co robiłam. Wczoraj zrobiłam piernik i tutaj krótka przebiteczka. Pokazuję Wam tak na szybko. Tutaj mam roztopione składniki, miód, cukier, puder i masło na piernik. No i o, tutaj są sypkie składniki, mąka, soda oczyszczona, przyprawy. Zaraz poleci szklanka zimnego mleka i dwa jajka. Cały przepis Wam dałam już wcześniej w vlogmasie w zeszłym roku, więc nie podaję całego przepisu. Możecie sobie obejrzeć cały tamten odcinek o pierniku. Jest dwuczęściowy, najpierw o robieniu, potem o pieczeniu. No i to ciasto sobie będzie teraz leżeć 2 tygodnie pod przykryciem, pod ściereczką i czekać, aż fajnie skiśnie, bo to jest piernik staropolski. No i po prostu przed Wigilią w dzień będę go piekła. W zasadzie zostało dokładnie 2 tygodnie. Kochani, lecę dalej, bo mam dużo roboty. Piernik wyrobiony i teraz musi trochę ostygnąć. Jak ostygnie, to będzie twardszy, bo na razie jest taki jeszcze półpłynny. Ma taką konsystencję, o, bardzo, bardzo gęstą, rzadką w sensie ciasto, więc po prostu z czasem sobie wystygnie i będzie twardszy. Będzie można zrobić z niego kulę i go przysypać lekką mąką i przykryć. No, tak jak powiedziałam, można zajrzeć sobie do zeszłorocznego vlogmasu i tam jest cały przepis i metoda robienia piernika, bo nakręciłam cały filmik o tym. A teraz zobaczcie moje nowe dekoracje, bo zrobiłam dekoracje z takiego zamówionego sztucznego śniegu, a także nową, moim zdaniem bardzo fajną dekorację do sypialni. No i dzisiaj niedzielny ranek przy takiej jajecznicy na wegańskiej kiełbasie. Nie jest wegańska, tylko kiełbaska jest wegańska. Mamy tutaj hummus, jajeczniczkę, o, kawkę z mlekiem owsianym i DIY na podłodze. Będę próbować robić ten szron sztuczny, zobaczymy jak to wyjdzie. Taką tą girlandę, Boże, to ten wianek, który jest taki trochę już ponury, taki ciemny cały. Ma fajne te detale tu, ale te gałązki bym fajnie oszroniła. No to zobaczymy. Najpierw pryskamy. Tak wygląda ten śnieg. To jest taki pył jakby. No i trzeba to pomoczyć, popryskać, potem posypać tym śniegiem, no i czekać, co będzie dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale wiecie co? Robię to otwarcie jak brudno. Robię to właśnie przed sprzątaniem, tu koło kominka, żeby potem od razu odkurzyć tu i tu, a nie jak będzie już czysto i będę musiała znowu sprzątać, więc to jedno w drugim, że tak powiem. Spróbujemy. Ten mój atomizer jest nie za dobry.
Niestety się coś zacina, ale może się uda. Dobra, i teraz sypiemy śnieg. Dobra, zobaczymy. Teraz trzeba to jeszcze aktywować wodą ponoć. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. No i tak to wyszło. No wygląda, jakby było oprószone śniegiem, ale... Nie wiem, czy to się będzie trzymać. Niby napisane, że to jest klejem i to aktywuje woda, więc... Kto wie, może. Trochę ciekawiej wygląda. Dajcie znać, co myślicie. Tą girlandę chyba sobie daruję, bo nie wiem, czy dam radę, co mam zrobić. Może dam radę, ale to chyba już nie na dziś zadanie. Teraz się zabiorę za malowanie farbą tego habeja, jak to mówią. Taka gałąź, którą wstawię do sypialni i na niej będą bombeczki. No oczywiście sztuczny śnieg. Zaraz się zabieramy. Zamiast kupować gotowe za kilkadziesiąt złotych, bo widziałam takie w sklepach. Nie mówię o takich pomalowanych, co na targu sprzedają, tylko takie niby posz. No to zrobię sama. Zobaczymy, jak wyjdzie. No i już wieszam bombki. Zobaczcie, to jest mój patent, jak nie mam zawieszek do bombek. Spinacz biurowy, wygięty po prostu w drugą stronę. Idealny jest do wieszania właśnie bombek i praktycznie bezproblemowo się to robi. Więc, o, gdzie to powiesimy? Może jednak tu. O, jest. No i tak to wygląda, takie stare bombki z czasów PRL-u, ale przepiękne. Uwielbiam te bombki, które są tak ładnie pomalowane. Tu mam dwa ptaszki i no i ten bukiet, co zawsze, tylko teraz jest to bukiet zimowy. Jeszcze zostały dwie bombeczki, ale muszę znaleźć więcej spinaczy. Na razie damy je tu. Będą sobie leżały na podstawce z biżuterią. No i jest bardzo odświętnie, moim zdaniem. Już wykończone. Jeszcze gwiazda została tutaj wsadzona, srebrzysta. No i patrzcie, niesamowite po prostu. Świat został zasypany. Przepięknie. Wygląda, jakby ta dekoracja specjalnie była zrobiona. No jest, przez naturę. Wow. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje dekoracje. Będę oczywiście jeszcze coś tam robić. Będę robić choinkę, stroić i tak dalej, i tak dalej. Będą nowe światełka, ale te już takie finalne rzeczy to zobaczycie na końcu. Tymczasem, kochani, przechodzę do hola lumpeksowego, a naprawdę jestem zachwycona tym razem tym holem. Zresztą, tak jak mówiłam, wydaje mi się, że coraz fajniejsze rzeczy do mnie przychodzą. Mam nadzieję, że Wam się też spodobają. Zacznę od takich zwanych pierdołek, czyli takich duperelków, które udało mi się kupić, które cieszą, są fajne, są drobne. No i tak, udało mi się upolować bardzo fajne rękawiczki i zastanawiam się, czy nie będą to rękawiczki w prezencie dla kogoś. Zobaczcie, jakie super, z wełny. I wydaje mi się, że nie są one ręcznie robione, one są, słuchajcie, to są takie rękawiczki, ja to nazywam fun, zabawne. Bardzo fajne, nowiutkie, z takimi jakby misiami, w ładnym kolorze, takim beżowym. No i to jest taki typ rękawiczek, które się tak zakłada, o. Dałam za nie kilka złotych, także naprawdę były taniutkie. Można tak sobie wyjąć palce tu, albo zakładamy taką pacynkę. Bardzo superowo to wygląda. Mnie się bardzo podobają te rękawiczki. No i jestem mega zadowolona, że kupiłam sobie takie, bo właśnie, można dać komuś w prezencie, a są naprawdę nowiutkie, więc świetna rzecz. Wyglądają jak samodziałowe, z pomponikami.
Kupiłam drugie rękawiczki i te są chyba w dużym stopniu z wiskozy, bo miałam takie kiedyś i tam było chyba 90% wiskozy. Do tego futra, które pokazywałam Wam, więc zobaczycie je też w stylizacjach świątecznych. Takie z szenilu rękawiczki kremowe z takim warkoczykiem tutaj i mają sobie złotą nitkę. Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć tą złotą nitkę. Jeśli nie, no to uwierzcie mi, że są one w kolorze kości słoniowej ze złotą nitką. No i to też było jakieś niedrogie. O, zresztą jest cena i nie wiem, czy to była przecena, czy nie, nie pamiętam już. Tutaj jest cena 8 zł, ale potrzebowałam po prostu takie rękawiczki do tego futerka, bo są w idealnie takim kolorze. Być może właśnie na lekcje śpiewania będą fajne, jeżeli uda mi się wystąpić na tej lekcji, bo 2 godziny stania to jest wyzwanie i nie jestem jeszcze pewna, czy będę w stanie stać te 2 godziny na lekcji śpiewania. Także trzymajcie kciuki, żeby się na tyle to poprawiło, że będę w stanie po prostu wytrzymać. Ewentualnie może udałoby się z jakimś stołkiem to wykonać, żebym nie musiała przez te 2 godziny bite stać na scenie, bo wiecie, to jednak jest naprawdę, tak się wydaje, ale 2 godziny bez ruchu na zimnie to czasem jest bardzo, bardzo męczące. Kochani, kupiłam jeszcze takiego króliczka i on kosztował tylko 5 zł i zobaczcie, jest przepiękny, on jest z takiej wełny filcowanej. Oczywiście króliczek nie jest na Boże Narodzenie, chociaż jest w kolorach w sumie świątecznych. Natomiast mnie się on bardziej kojarzy oczywiście z Wielkanocą, ale będzie pewnie, dostanie jakąś bombkę na szyję i będzie i tak siedział gdzieś na choince, bo jest uroczy. A nieważne, czy to jest królik wielkanocny, czy niewielkanocny, bardzo, bardzo mi się spodobał. Ewentualnie ten króliczek, ponieważ jest w idealnym stanie, wyląduje jako nagroda na jakimś świątecznym konkursie, na przykład na ozdobę wielkanocną. Zobaczymy. Kochani, kolejna rzecz, którą jestem zakochana, zobaczcie na to, jaki cudowny szal udało mi się kupić i to jest w dodatku, słuchajcie, mega rzecz, bo nie tylko jest piękny, zobaczcie, jakie ma przepiękne kolory, jest wielki, cieplusieńki, to jeszcze 21% wełny, 75% moheru, więc w ogóle no naprawdę, no cudowny, zdejmę tą opaskę chwilowo, bo trochę mi utrudnia mierzenie tutaj. I zobaczcie, pokażę się Wam tylko w tym szalu tak, bo zamierzam chyba sobie go zostawić, bo ponieważ kocham te kolory i mam rzeczy w tych kolorach. O, tak to wygląda. Muszę się trochę ogarnąć tutaj, bo te szale to tak elektryzują włosy, że będę wyglądać za chwilę jak jakby piorun w miotłę szczelił. Zobaczcie, tak to wygląda. No, moim zdaniem ten szal jest po prostu boski. Nie wiem, jak się Wam podoba. Ale jak dla mnie, to ma piękne kolory, no i że to jest tak superowy skład, jest to tak ciepłe. Także jestem mega zadowolona z zakupu tego szala i na pewno będę go nosić, bo jak mówię, ja lubię też takie pastelowe zestawienia i widzieliście, że mam też takie rzeczy właśnie w takich pastelach, więc będzie to do tego idealne. No, dobra, lecimy dalej, bo idziemy teraz do coraz fajniejszych rzeczy. No i teraz Wam pokażę, co kupiłam dla jednej osoby na gwiazdkę. Jest to rzecz z Rumpexu, ale z nowej dostawy. O! Bluza nowiutka, naprawdę w idealnym stanie z Hogwarts. Rozmiar to jest M bodajże, tak mi się wydaje, z tego co tu patrzyłam. Dobra, mniejsza z tym, ale w każdym razie bluza jest, pokażę się Wam w niej za chwilę, w leggingsach skórzanych. U nas cała rodzina, młodsze pokolenia, to są fani Harry'ego Pottera i ja kocham Harry'ego Pottera. I uważam, to są jedne z najlepszych, najbardziej humanistycznych książek ostatnich dziesięcioleci o zwycięstwie dobra nad złem i uważam, że jest to taki mój ulubiony ostatnich 20 lat temat Harry Potter. W każdym razie piękna bluza z takim właśnie świątecznym motywem. Sorry, tu się obrała, bo jest dużo tu wełen. Jest czarna, więc łatwo łapie te. No i moja bratowa też bardzo lubi. Mam nadzieję, że nie ogląda tego programu. Ale teraz jest bardzo zajęta, więc liczę na to, że nie ogląda. A jeśli mielibyście się wygadać, to nie wygadujcie. Okej. W każdym razie świetna, świetna bluza i wydaje mi się, że będzie bardzo cieplutka, bo ma takiego misia pod spodem. Idziemy dalej. Teraz Kasper. Bluza, którą kupiłam dla siebie. No i taka niepoważna bluza. Taki błyszczący napis.
duszek jest na tym. I ta bluza jest krótka, a kupiłam ją dla siebie, dlatego że jest fajna, jest bawełniana. Nie jest bardzo gruba, nie jest to jakoś ocieplana, ale szukałam krótkiej bluzy do dresu i do dresowych spodni różowych, więc ten napis będzie fajnie grał. No i w ogóle do takich rzeczy po domu, które mam pod spodem, na przykład jakąś wełnianą taką podkoszulkę, na to bluza, jest mi cieplutko, bo u nas nie jest za ciepło w domu w zimie. Słuchajcie, w ogóle zasypało nas totalnie, nie ma wyjazdu i boję się, że przez następne dwa dni nie będzie w ogóle szans wyjechać z autem spod domu. Mamy tutaj podgórkę i mamy długą drogę wewnętrzną, której nikt nie odśnieża pługiem, nie jesteśmy w stanie jej ogarnąć łopatą, tyle śniegu nasypało, a ja w ogóle nie mogę, więc w ogóle no, na jedną osobę to też jest o wiele za dużo roboty. Podejrzewam, że jakby zacząć odśnieżać na początku, to przy dojściu do końca już początek byłby zasypany, więc nie ma to sensu, no jesteśmy troszkę uziemieni, także przez ten czas postaram się tutaj poogarniać i porobić właśnie przynajmniej to, co mogę w domu. Dobra, idziemy dalej, kochani. Bluzy już mamy za sobą, teraz Wam pokażę superowe swetry i kamizelkę. A, jeszcze jeden szalik, słuchajcie, jeden przepiękny szalik, 100% wełna, meryno, zobaczcie, prześliczny kolor, bardzo duży szal, bardzo mięciutki szal, słuchajcie, zobaczcie, to jest tak miękkie jak alpaka, ale to jest na metce napisane, bo ma metkę, że to jest wełna z merynosa, no piękny, duży, bardzo przyjemny. Wiecie co? Przymierzę Wam ten szal, pokażę Wam. Ponieważ mam bardzo dużo szali już, to ten szal będzie do sklepu, chyba że Anusia go będzie chciała, bo ona też bardzo lubi tę kolorystykę. O! Wybaczcie moje włosy, ale tak jak mówię, teraz jeszcze, zwłaszcza przy tej pogodzie, masakrycznie się po prostu elektryzują. Piękny po prostu, taki milusi jest ten szal, moi drodzy, że po prostu jestem w szoku. Jestem w szoku, że takie rzeczy ludzie oddają, no bo naprawdę prześliczny kolor, bardzo delikatny, no i 100% wełna. Jeżeli lubicie taki kolor, to zgłaszajcie się, bo szal będzie prawdopodobnie dostępny. Słuchajcie, idziemy dalej, już szal i koniec. Szal i rękawiczki już mamy na ten program dosyć. Idziemy do następnego. Wybaczcie, mój dzisiaj taki średni wygląd i głos, bo trochę się podziębiłam, niestety, więc mam taki... No i powiedzmy, że nie jestem w najwyższej formie zdrowotnej, no i trochę musicie mi to wybaczyć dzisiaj. Piękny sweter ze 100% wełny, zobaczcie. To jest sweter typowo, który kupiłam do sklepu, ale zobaczcie, jaki śliczny, taki półgolf z bardzo delikatnej wełenki. Ona jest... w ogóle nie gryzie, słuchajcie, to... bo no, oczywiście, no na przykład ten sweter, który ja mam na sobie, też jest z wełną, z dużym procentem wełny, ta sukienko sweter, ale jest taki minimalnie gryzący. Ja mam bardzo suchą i wrażliwą skórę, więc mnie każdy minimalnie nawet gryzący sweter gryzie po prostu. A natomiast to jest tak delikatne, nic w ogóle. Zero. To tak samo jak ten szal. Te dwie rzeczy to jest z takiego merynosa zrobione, że absolutnie nie ma efektu gryzienia, ani drapania, ani łaskotania. Jest przemięciutki. No i w idealnym stanie, zobaczcie, 100% wełna, bo tak jak mówię, to jest sweter 100% wełniany w pięknym świątecznym kolorze, więc tak, merino extra fine w dodatku, czyli taki najdelikatniejszy, najcieńszy splot wełny merynosa. Także ten sweterek dla Was jak najbardziej dostępny. Kolejny sweter jest męski, ale może być też damski, bo moim zdaniem to jest sweter, który spokojnie może być na unisex, tylko to by była wtedy eleczka, albo nawet XL-eczka. Piękny sweter, słuchajcie, 50% kaszmir, 50% jedwab. W brązowym kolorze takiej gorzkiej czekolady. Tutaj jest, zobaczcie, pokażę Wam tutaj Royal Class. Prześliczny sweter, bardzo miękki. No wiadomo, no to już kaszmir z jedwabiem, to co może być bardziej szlachetne i delikatne? Ja sama bym chętnie nosiła ten sweter, ale zastanawiam się, czy nie jest dla mnie jednak za ciemny, bo wydaje mi się, że w tak ciemnym swetrze to już brunetką. Albo wręcz przeciwnie, jasnym blondynką dla kontrastu, ale mi się wydaje, że dla mnie trochę za ciemny kolor. No i to może być na większy rozmiar, bo dlaczego nie? Spokojnie właśnie na panią na przykład LXL albo dla... jako prezent dla eleganckiego pana, który lubi dobre tkaniny i dobrą jakość, bo zobaczcie, w jakim stanie jest ten sweter.
jedwab z kaszmirem, on jest idealny. Jeżeli macie mężczyznę, który by nosił taki piękny brązowy sweter z takiego materiału, to jest świetny prezent, bo takie swetry kosztują, słuchajcie, tej klasy swetry z kaszmiru i z jedwabiu, no to myślę, że to jest spokojnie 800-900 zł za nowy sweter. Także no oczywiście możecie sobie kupić u nas ten sweter dosyć tanio w stosunku do tego, co normalnie można by zapłacić w sklepie, bo na pewno będzie to co najmniej 1/4 albo nawet mniej. No i mamy kamizelkę, bardzo piękną, artystyczną kamizelkę. To jest kamizelka damska, bo ma zaszewki na biuście, zobaczcie, ale patrzcie, jaka oryginalna i piękna kamizelka. Naprawdę śliczna, jest taka vintage stylu. Na panią myślę, że spokojnie w rozmiarze L, bo to widać, że na mnie jest dużo za duże. LXL, na przykład na święta do bluzki. Zobaczcie, jakie piękne wzory. No naprawdę, zachwyca mnie kolorystyka tej kamizelki. To jest coś tak ślicznego. No naprawdę, no na przykład do jakich? Do wszystkich kolorów, które są w tej kamizelce, więc bardzo uniwersalna rzecz. I do czerni, i do żółci, i do niebieskiego, i do takiego łososiowego, i do żółtego. Do wszystkiego w zasadzie. Do niebieskiej bluzki, do kremowej, do żółtej, do takiej właśnie w kolorze musztardowym, do sweterka, do golfika, do sukienki. Mega uniwersalna i piękna rzecz. Jestem naprawdę zadowolona z tych zakupów. Słuchajcie, następna rzecz to krótki kardiganik Clockhouse. To jest vintage kardiganik. Jest w idealnym stanie i ma bardzo fajny skład, już Wam mówię. Kupiłam go dla siebie. Wełna 40%, 20% angora, moi drodzy. Szukałam takiego dłuższy czas, takiego miękkiego sweterka do tej mojej ulubionej sukienki w szkocką kratę, bo ja mam taki sweterek, ale taki trochę gryzący, więc chciałam naprawdę mieć coś takiego bardziej miłego, przytulnego, ale w takiej kolorystyce właśnie, jak mam tą sukienkę w kratkę, zobaczcie tam w stylówce. I to jest super. I w dodatku ten sweterek moim zdaniem jest na tyle uniwersalny, że można go nosić do spodni z wysokim stanem na przykład, do w ogóle do sukienek wszelkiego rodzaju na zimę, na przykład do tej mojej sukni bordowej, takiej z czarnymi haftami, co niedawno widzieliście, też będzie fajny, jeśli mi się uda zrobić w niej stylówkę, to też Wam tutaj pokażę przebitkę i dajcie znać, jak to wygląda, czy Wam się podoba. Uważam, że jest piękny, zobaczcie tutaj detale, 60% skład naturalny, naprawdę fajnie zrobiona rzecz, z dwurzędowymi guziczkami, bardzo, bardzo dobrym stanie i to też nie było drogie, to było też z jakiejś tam już wyprzedaży. W każdym razie coś koło 20 zł mnie kosztował ten sweterek, więc jestem bardzo zadowolona, bo uwielbiam takie rzeczy po prostu. Bardzo lubię na przykład takie krótkie swetry do szerokich spodni, do spódnic szerokich, do wysokiego stanu, do sukienek. No a teraz gwóźdź programu, czyli sukienki. Jedna sukienka, czy nawet dwie sukienki są z metkami i są to przepiękne sukienki. Niestety dwie z tych sukienek są zupełnie na lato, ale po prostu rozpływam się z zachwytu, także zapraszam dalej. Kochani, pierwsza sukienka, pokażę Wam od tyłu jakby. Pierwsza sukienka jest właśnie na lato i być może to znowu będzie sukienka dla Ani, chyba że ktoś z Was się w niej zakocha, a jest naprawdę piękna. H&M, ale sukienka jest z wiskozy, bodajże, tak mi się wydaje, że nawet w 100%, ale zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, znalazłam metkę. Tak, 100% wiskoza, no, tak jak mówiłam. Piękny kolor, zobaczcie, taki trochę pomarańcz łososiowy, bardzo twarzowy kolor, słuchajcie, nawet mnie w takim odcieniu pomarańczu jest dobrze, chociaż ja mam taki odcień skóry, że w ogóle w pomarańczach i żółciach takich ciemnych nie wyglądam super dobrze, ale to jest bardzo twarzowy kolor, dlatego myślałam o Ani, bo Ania ma taki ciepły odcień urody, taki wiosenny, i to by pięknie wyglądało do tego typu urody. Do jesieni i do wiosny najbardziej ten kolor przemówi. Aczkolwiek, jak mówię, nawet w takim tego typu kolorze, w pastel wchodzącym jest nawet mnie dobrze. Zobaczcie, jak, czy dobrze wyglądam w tej sukience, bo ona jest akurat w moim rozmiarze. Te pozostałe już niestety będą za duże, żeby je mierzyć. Ale ta sukienka ma bardzo fajne rozcięcia z boków. No i jest w idealnym też stanie, także tutaj jest jakaś mała plamka, ale to spierzemy, bo to jest taka zwykła plamka, nie ma żadnego problemu. To nie jest jakieś przebarwienie czy coś. Fajna hiszpanka, można spuścić sobie na ramiona. No i tak, prześliczna sukienka, słuchajcie, bardzo modna, bardzo fajny materiał, piękny kolor, no i ideał na lato. Także też
mega zadowolona jestem. Zresztą całe te zakupy są według mnie po prostu strzałem w dziesiątkę. Teraz coś... Nie, to zostawię na koniec jednak. Kolejna śliczna sukienka, słuchajcie, z marki H&M i to jest z linii Conscious, z metkami, nowiutka, widzicie, jest H&M Conscious, 42 rozmiar, moi drodzy. Norweskie korony, w norweskich koronach kosztowała ona 299 koron, czyli całkiem droga sukienka. Jest również z wiskozy i z liocelu, czyli z takiego lepszej wiskozy. I zobaczcie, jaki piękny wzór ma ta sukienka. Po prostu ja się w niej zakochałam, gdyby nie to, że no w ogóle totalnie nie jest to ani mój rozmiar, ani też de facto nie kolorystyka. No to jest cudowne, naprawdę. Piękna taka letnia, wiązana na szyi sukienka, na plażę na przykład. I słuchajcie, to jest rozmiar taki 42. Myślę, że to jest 42, bo jest tutaj dość szeroka. 40-42, pewnie zależy od wielkości biustu, ale coś takiego. No zobaczcie, no po prostu nowa sukienka. No i jestem mega zachwycona tą sukienką. No jeżeli jej teraz nikt nie kupi, to będzie na letnią kolekcję zostawiona. Jest z metką, więc w ogóle strzał w dziesiątkę. Piękny wzór, bardzo modna. No ideo, po prostu ideo, słuchajcie. Także wow. No i ostatnia sukienka to jest moje top z dzisiejszego programu. Też H&M. Tylko to jest ten H&M z Pure Silk Premium, H&M Premium, zobaczcie. Jest metka, widzicie? Jak to jedwab, słuchajcie, tam jakieś zawsze, na jedwabie nawet jak kupicie nowe w sklepie, to czasem wystarczy, że ktoś coś dotknie i już są takie mikro ubytki. Ale ja tutaj oglądałam ją i nie ma tu jakichś takich... jest takie mikro zaciągnięcie, które można też normalnie nożyczkami przyciąć, ja to zresztą zrobię. Wam pokazuję, żeby nie było, że nie pokazuję jakiekolwiek tam były wady. Ale w zasadzie tak jak mówię, no to nie jest żadna wada, bo to można samemu skorygować. Piękny, znowu bardzo podobny kolor, kolorystyka do tych dwóch sukienek, które były przedtem. I to jest też duży rozmiar, bo moi drodzy, to jest 46, tu jest napisane. Aczkolwiek ja to biorę tę poprawkę, że to jest taka sukienka z typu ze skosu, więc ona moim zdaniem od 40 do 46 może spokojnie być, bo zobaczcie, to nie jest aż takie duże i to jest takie spływające, więc myślę, że nawet jak ktoś ma 40, to ta sukienka też będzie bardzo ładnie się prezentować na sylwetce. O, będzie się tutaj dopasowywać. No, bo ona rzeczywiście tu jest, ale nie jest aż taka szeroka. Mi się wydaje, że to chyba nie jest 46, ale oczywiście wymiary Wam podam. Jest przepiękna i to może być też sukienka jako sylwestrowa na przykład. Przykładowo właśnie z jakimś kardiganem albo pięknym wełnianym szalem. Pokażę Wam tutaj, może się uda. Ja mam taką narzutkę z aksamitu i ona ma takie kolory też pomarańczowe w sobie, więc mogłaby też coś takiego, co ma kolory, które pojawiają się w sukience. Zobaczcie, jak pięknie może to wyglądać z jakimś takim żakietem albo z narzutką, na przykład na Sylwestra. Także to jest akurat sukienka, która moim zdaniem mogłaby być właśnie taką kreacją sylwestrową do czegoś, do szala, do narzutki, do mikrosweterka i tak dalej. Piękna rzecz. Bardzo, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. No i mam te dwie rzeczy z metkami, które naprawdę moim zdaniem będą hitami. Bardziej letnie, ale jak mówię, to moim zdaniem spokojnie się też nada na właśnie na Sylwestra czy na jakąś imprezę. No a na lato to już w ogóle nie powiem, bo to jest przepiękna rzecz w cudownym miedzianym kolorze. To się mieni jak miedź prawdziwa. Zobaczcie, jaki to ma kolor. No piękne, to jest piękne. Ja się tak zachwycam, jak ciuchy są takie piękne, że po prostu jak dziecko się tym cieszy, że to jest takie jakościowe i tak ładnie zrobione i ten materiał i kolor i wszystko. Dobra, słuchajcie, tymczasem, no dobrze, że chociaż mam to, słuchajcie, bo ja bym tutaj zwariowała zamknięta w tym zaśnieżonym domu, jeszcze z tą nogą i... Dzięki Bogu, że mogę robić przynajmniej te DIY, coś tam sobie dłubać, że tak powiem, w tych moich rzeczach, nawet siedząc przy kominku. Także pokażę Wam jeszcze tu przebitkę, bo teraz dekoruję mi się, bo nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to pamiętacie być może, że kupiłam mi się takie szyte ręcznie.
I te misie mają ruchome rączki i są po prostu pięknie wykonane, ale są takie bardzo proste. Ja z nich robię teraz takie świąteczne misie i losowo do większych zamówień będę tam czasem takiego misia wkładać. Nie będę uprzedzać, tylko po prostu dla osób, które tam złożą większe zamówienie, już nie mówię teraz o tym rozdaniu, które tam jest miś i płyta, to jest osobna rzecz ze sklepu, po prostu tam jako taką niespodziankę co którejś tam osobie misia dam. Ale możecie też sobie zamówić takiego misia z dedykacją świąteczną ode mnie i taki miś będzie kosztował tylko 20 zł, słuchajcie. Także jeżeli byście chcieli mieć takiego misia z takim dedykowanym listem i udekorowanego własnoręcznie przeze mnie, no to koniecznie piszcie i wtedy przy jakimś zamówieniu, albo nawet solo, możecie po prostu sobie kupić takiego misia komuś pod choinkę albo na choinkę, bo tak ja te misie zamierzam powiesić po prostu na choince u mnie. Będą moim zdaniem przepięknie wyglądać i to będą pasować i do takiego dekoru skandynawskiego, bardzo prostego, bo one mają taki charakter taki właśnie bardzo prosty, albo mogą też pasować do takiego vintage stylu, do retro stylu. No w zasadzie prawie do każdego stylu dekoracji świątecznej będą się wpisywać takie misiaczki, także polecam Wam serdecznie. No a tak jak mówię, ze dwa misie pewnie wylądują losowo przydzielone do jakichś zamówień, także mam nadzieję, że ta niespodzianka się uda i że ktoś się z tego ucieszy. Kochani, bardzo serdecznie już teraz Was pozdrawiam i oczywiście zapraszam Was już w środę. Mam nadzieję, że nas puści ta pogoda i uda mi się gdzie dojechać do sklepu i w ogóle do pracy, bo na razie to nie ma szans się stąd wydostać. Także mam nadzieję, że zobaczymy się dalej we środę. Trzymajcie kciuki. No i oczywiście zapraszam Was do kontaktu na maila, który jest podany w opisie, i na wszystkie media społecznościowe, do których też linki macie w opisie kanału. Tam pod filmikiem jest taki dłuższy opis i tam możecie sobie znaleźć informacje też o różnych mediach. Cześć kochani, do zobaczenia!